Witam serdecznie, Przemysław Szyszka, jesteśmy na gali Hybrid 4 i tak szczerze mówiąc, trochę niespodziewany gość, tak jak zobaczyłem Ciebie w karcie walk, to mówię, o kurczę, co tu się wydarzyło? Wiesz, akurat miesiąc temu, no już ponad miesiąc, bo 1 marca czy 2 to była gala Hybrid i byłem tam ze swoim zawodnikiem i organizatorzy mnie zaprosili na rozmowę, czy nie chciałbym stoczyć walki sportowej. Nie pytali, jakich masz zawodników najpierw, a od razu do ciebie chcieli? Znaczy, tak, no chcieli właśnie, żebym stoczył tutaj walkę i taką sportową, więc ja powiedziałem, że żadnych freakowych nie biorę, więc chciałbym sportową jak najbardziej, bo chciałem w tym roku zrobić dwa pojedynki. No i okazało się, że powiedzieli, że znajdą mi przeciwnika jakiegoś fajnego sportowego z zagranicy, bo taki był też pierwszy warunek, że ta osoba ma być z zagranicy, że to ma być osoba z jakimś fajnym rekordem. No i pierwszy przeciwnik był znaleziony, wszystko było dobrze, przygotowania były całe prowadzone pod niego, aż w końcu na sam koniec wypadł. Właśnie, zmiana rywala, gdzieś ciebie to rozbija, czy po prostu podchodzisz standardowo, bo powiedzmy wiesz mniej więcej na jaką półkę trafisz? Znaczy, na pewno sparring partnerzy, przygotowania były pod tamtego, jakby założenia taktyczne były pod tamtego, więc wszystko się teraz zmieniło. No ale wiesz, no, to jakby też, wiesz, ja też nie jestem osobą, która robi to od wczoraj, więc no, musiałem wszystko szybko dostosować i jakby szybko się odnaleźć w tej sytuacji. Na pewno było trochę stresu związanego z znalezieniem, bo nie wiedziałem do końca, czy będę walczył. Zaczął się Fight Week, a ja jeszcze miałem niezałatwionego przeciwnika. No i zgodził się, wiesz, Bartek, co prawda nie jest to osoba, wiesz, tak jak miało być obcokrajowy, jest to Polak, ale bardzo bitny, ambitny, oglądałem jego walki, więc widzę, że tam jest duża agresja, moc, wiesz, w tych ciosach, idzie do przodu, cały czas się bije, więc myślę, że to będzie też mocne starcie i powiem Tobie, że będzie mocniejsze niż to, które było zakładane. Na pewno jest to mocniejszy rywal niż ten, który był zakładany. Tamten rywal jednak no, też zupełnie inny też styl miał niż ten. Z całym szacunkiem oczywiście do rywali, ja szanuję, że to są faceci, którzy przyjeżdżają, chcą walczyć, ale dla przeciętnego kibica są nieznanymi zawodnikami, to jesteś znanym zawodnikiem. Dużo ryzykujesz, biorąc walkę z nieznanymi kompletnie zawodnikami, którzy no, mogą namieszać, mogą ci gdzieś zepsuć. Nie obawiasz się, że tutaj nastąpi utrata imidżu, bo to chyba największy, powiedziałbym, mankament, który się kibicom nasuwa gdzieś na myśl. Tak, zdecydowanie, ale wiesz, to jest... Pierwsza sprawa jest taka, że ja jakby jestem trenerem, wiesz o co chodzi, i to jest mój imidż trenerski i osiągnięcia trenerskie, to jak prowadzę zawodników, to jakie osiągam z nimi sukcesy. To co robię, to jest jakby taka odskocznia hobby moje, ja sobie po prostu chcę poczuć tą adrenalinę, chcę znaleźć się w tych sytuacjach, w których znajdują się moi zawodnicy, żeby być jeszcze lepszym trenerem. Nawet ta sytuacja, która jest teraz, że był zmieniony mi przeciwnik i wiesz, nie miałem tego przeciwnika, odczuwałem to, co czują moi przeciwnicy. Ja wielokrotnie o nim mówili, o swoich odczuciach, ja tego nie rozumiałem, teraz to zrozumiałem, jak to wszystko wygląda, więc wiesz, zdobywam doświadczenie trenerskie bardzo mocne. Ja nie chcę, to podkreślam w wielu wywiadach i to też powiem tutaj, ja nie chcę być zawodnikiem, który nie wiadomo ile walk toczy, nie wiadomo co robi, bo też już mam swoje lata i też to nie jest mój cel w życiu, żeby być zawodnikiem. Ja to robię z doskoku, to jest tak jakbyś ty, nie wiem, by lubił sobie czasami iść postrzelać i to jest twoje hobby, bo tam czujesz adrenalinę, tak samo ja po prostu teraz na jakiś czas chcę wyjść na gali, a wiesz, jak mam już się bić, to wolę się bić na takich eventach dużych niż na jakichś małych. Tak, ale prowadzisz, można powiedzieć, najbardziej w tej chwili, jakby to powiedzieć, rozpoznawalny team, jeśli chodzi o zawodników, szczególnie tutaj w tej formule freak fightowej. I to jest też tak, że doznanie kontuzji na przykład przy walce będzie wiązało się z tym, że twoje, już miałeś taką sytuację, kiedy z jedną ręką musiałeś po prostu prowadzić treningi. Zdecydowanie, no wiesz, to też biorę to pod uwagę, ale wiesz, mam też mocny team pod kątem tego, że chłopaki, ci zawodnicy zawodowi też mi pomagają, wiesz, na sali, to jest, mam mocne wsparcie ich, więc myślę, że jeżeli coś by się wydarzyło, to jesteśmy w stanie tak ogarnąć, że nikt nie ucierpi na przygotowaniach. Tak samo tutaj na gali bije się dwóch jeszcze moich zawodników, gdzie ja po swojej walce... To jest tradycja. Tak, po swojej walce wychodzę do ich, do narożnika, więc wiesz, no nawet jak będę mocno rozbity, mam zamiar to zrobić i wyjść, więc co by nie było, to jest mój cel. Ja jestem trenerem i głównie jestem trenerem, a to jest taka odskocznia. Czemko, ile czasu minęło od twojej ostatniej walki? Jeśli się nie mylę, to dobrze ponad rok. No, nie, chyba nie, bo jeszcze, proszę, na fejmie, ja nie pamiętam kiedy już, nie, w tamtym roku było... A, jeszcze fejmowa walka. Tak. Dwie walki, jedna, tak, to nie rok. No, z Norbertem. No, z Norbertem, tak, to nie, chyba nie jest 6-7 miesięcy, może coś takiego, no.
w tym czasie zregenerowałeś się, wszystko było w porządku? Wiesz co, na pewno lepiej było do Norberta przygotowywałem się ze złamanym obojczykiem, więc praktycznie tam dużo czasu mi z przygotowania uciekło ze złamanym obojczykiem. Później jakby komplikacje po złamaniu, ból, te środki przeciwbólowe, które też mnie otumaniały, było dużo czynników, które wpływały na moje przygotowania. No w tych przygotowaniach jednak one trwały tylko miesiąc, ale nie było żadnej poważnej kontuzji, czegoś, co bym mógł powiedzieć, że czuję się tak jak wtedy. No powiem nawet, że ten miesiąc był dynamiczny, ale nie doszło do żadnych urazów, które mogłyby mnie zatrzymać. Piotr Tyburski walczy na tej gali. Co powiesz o jego przygotowaniach, o jego dyspozycji i jego udziale w ogóle tutaj? Piotrek mega, mega, po prostu, wiesz, ja nie wiem jak, skąd on ma tą energię. On buduje te domy, jeździ, działa i do tego jeszcze wszystkie robi po 2 treningi dziennie. To jest tak ambitna osoba. On ma ten poziom coraz większy, taki mówię już stricte nawet jak sportowy. Jakbym mu odciął tą łatkę Freak Fightera i nawet bym zmienił, jako nie był Piotr Tyburski, tylko Jan Kowalski i wstawił go na zawody amatorskie. Później na zawody, gdzieś tam na jakieś zmagania zawodowe, to myślę, żeby zaszedł wysoko, bo naprawdę rozwija się chłopak bardzo, bardzo dobrze. No, coraz lepiej mu to wszystko idzie, fajnie zaczyna tą pracę parterową, zapaśniczą, wiesz, on robi pełne MMA, poprawił tą stójkę, wiesz, cały czas ciśnie. Jak ja na przykład nie mogę ćwiczyć, to jeszcze ćwiczę z innym trenerem od kickboxingu, z Jarkiem od nas z klubu z Kopakowany, więc, no, więc zasuwają, cały czas jest na macie, więc praktycznie non-stop jest na treningu, więc to jest bardzo, bardzo fajne i takich ambitnych ludzi potrzeba, nie? Bo to pokazuje, że można być freakiem, ale można być też po części mieć taką duszę sportowca. Paweł prowadzący konferencję i podkręcający trochę tutaj te dymy, to obciążenie czy plus? Nie, Paweł, zobacz jaki mamy do siebie szacunek, on do mnie zwraca się na panelu trenerze, bo wszyscy w klubie się szanujemy, mamy do siebie szacunek, ja mam do nich szacunek, mam do każdego, kto tam przychodzi i to jest piękne, że jaki team tworzymy, a to, że jest tutaj na panelu, to jest jego kolejny rozwój, wiesz, to, że prowadzi tą konferencję, on jest showmanem, on lubi to i kocha to robić, więc dlaczego miałby nie prowadzić tej konferencji, dlaczego miałby się nie rozwijać też w innych dziedzinach tego show biznesu. Czeka go ciężka walka. Czeka go ciężka walka, ale też... Dlaczego Formuła K1, a na przykład boksu nie wzięliście, w którym mu nieźle poszło z Kasiuszem? Nie, wiesz, to ma być rewanż, no bo walka była w K1, więc rewanż w K1 i uważam, że to będzie też mega mocne starcie, bo Paweł też jest coraz mocniejszy. Jeżeli... Zrobił postępy od tego czasu, kiedy przegrał z Wampirem? Tak, zrobił postępy, a najważniejsze jest to, że trzymamy się tego i mam nadzieję, że wytrwa do końca do przygotowań, że będzie czysty i nie będzie brał żadnych używek i że wytrzyma do końca przygotowań. To go bym bardzo, bardzo chciał, bo w tamtej walce zgubiło go to, że poleciał po prostu przed walką i później ta kondycja była po minucie, już jej nie miał. Więc mam nadzieję, że dotrzyma słowa, zrobi wszystko, żeby to utrzymać i dać dobrą walkę. Myślę, dla niego zwycięstwem będzie to, że po prostu dotrzyma słowa i da z siebie wszystko. To będzie dla niego zwycięstwo. Ale już ten wynik nie jest tak istotny, co to, żeby po prostu jakby mentalnie zobaczył, że można to wszystko zrobić w zupełnie w innym stylu niż do tamtej walki. Skoro mówimy o używkach, środkach, Robert Karaś, gorący temat, który pojawił się w polskiej prasie po tym, jak Robert wystąpił w Stanach Zjednoczonych. No i szczerze mówiąc, no rozpętało się piekło, tak, jeśli chodzi o Roberta. Na jakim etapie obecnie jest Robert i czy Robert teraz już zarzuci karierę w triatlonie i skupi się na walkach? Nie zarzucił, ma jeszcze wiele do udowodnienia. Druga sprawa jest taka, że to jest wszystko już teraz, wiesz, stawił nawet badania, poradził się osoby, która zajmuje się takimi badaniami na co dzień i wszystko widać w tym, że wiesz, organizm przy tak dużym wysiłku pobiera energię z czegoś innego, nie? I to też było widać po tym moczu, ten zdjęcie, które wstawił. I pobierając energię z tkanek, z białka, z organizmu, to wszystko się zjada i tam gdzieś były po prostu jeszcze szczątki tych środków, które brał wcześniej. I to spowodowało, że to wyszło teraz i to już jest udowodnione, to już jest potwierdzone, że tak mogło być, że tak organizm może zareagować, więc wiesz, on podkreśla mi to, będę mówił zawsze, sam chciał ten wyścig zrobić. Sam chciał się poddać kontroli antydopingowej. Gdyby coś brał, to by był głupi, że sam prosi USADę, żeby przyjechała. No to jest bez sensu.
Więc... czemu nie zrobił tych badań wcześniej, żeby mieć pewność, że coś nie zostało w organizmie? No bo to nie jest takie łatwe. No, jest, najbardziej czułe urządzenia ma USADA, więc nie jesteś w stanie zrobić tych badań wcześniej. Z tego co mi wiadomo, że nie jesteś w stanie tak sobie wejść z ulicy i zrobić badań wcześniej. Więc myślę, że to też są ogromne koszta i wszystko inne związane z tym. Wiesz, teraz wie na czym stoi, zacznie się przygotowywać i myślę, że w każdym z tych Ironmanów, czy pięciokrotnym, dziesięciokrotnym, czy nawet dwudziestokrotnym pobije rekord i myślę, że nawet w pięciokrotnym zrobi to godzinę jeszcze szybciej, bo naprawdę on jest tytanem i to co on wyczynia. Niech mówię, nie każdy zażyje te środki, ma takie samo stężenie w organizmie i pójdzie zrobić to, co on zrobi. Jeżeli zrobi, to super. Jeżeli pobije ten rekord, co on zrobił z tymi środkami, to super, bo uważam, że nikt tego nie zrobi nawet na najlepszych środkach. Nie, to jest jasne, że ma fenomenalny organizm, że ma fenomenalne podejście do pracy. Są jednak wątpliwości, które zostały zasiane i gdzieś, powiedzmy, te badania to potwierdzają, bo jak zakładam, te badania nie spowodują cofnięcia, powiedzmy, tej karencji. No zobaczymy, jak to by teraz, jakie tam będzie w końcu decyzja. I, a bo jeszcze nie ma decyzji. Tak, i druga sprawa, zobaczymy, co będzie dalej. No i teraz on musi dojść do tego, ile to będzie jeszcze się utrzymywać w jego organizmie i kiedy nie będzie się już utrzymywać, po prostu wystartować i pokazać to, że jest w stanie to zrobić. Druga sprawa, rzucają w niego ludzie rękawicą, że tak powiem, w twarz. Ludzie, którzy kiedyś w innych sportach, czy w kulturystyce, czy w innych zażywali same środki, a teraz są wielkimi sportowcami, którzy mówią, bądźmy czyści, więc wiesz, to wszystko jest hipokryzja. Kogo masz na myśli? Nie, nie będę mówił to nazwiskami, ale to jest hipokryzja i uważam, że wiele osób powinno się ugryźć w język i nie gadać takich rzeczy, tylko zapoznać się z badaniami, z wynikami, z tym wszystkim i dopiero powiedzieć, jak to będzie wyglądać. A na sali uczestniczy Robert w zajęciach? Przygotowuje się do jakiejś walki? Nie, Robert teraz nie przygotowuje się, jest na sali, czasami wpada nas odwiedzić, pogadać. Na razie nie trenuje, bo tak trochę, wiesz, robi swoje treningi, tam biega, wiesz, basen i jazdę rowerem, jakby to jest jego naturalny sposób na życie, że on to robi. A do tego wszystkiego, wiesz, nie wie jeszcze, czy tą matę będzie dorzucał, bo to wszystko zależy od tego, kiedy będzie mógł wystartować w triathlonie, bo jeżeli będzie mógł wystartować w triathlonie już teraz, no i będzie wiedział, że ma czysty organizm, to robi to i pobija rekord. Marcin Dubiel pojawił się na sali? Nie, wiesz, Marcin się jeszcze nie pojawił na sali, ale wiesz, myślę, że się jeszcze nie pojawił. On ma teraz to wszystko, żeby to, jakby tą sprawę całą rozwiązać. Też już wiesz, na ten temat wiele mówiłem, nie ma co tutaj mówić, bo ludzie nie rozumieją, co ja mówię, wiesz, później przekręcają moje słowa w tych wywiadach. Ja, wiesz, jakby sytuacja z Marcinem, z Robertem, z Robertem Pasutem, czy z kimkolwiek tam innym ode mnie z teamu, to są sytuacje takie, że ludzie powycinają kawałek albo czytają tylko podpis pod filmem, a nie oglądają całego filmu i później są z tego problemy, więc skończmy już, wiesz, takie tematy są... Ale wróci. Mam nadzieję, że wróci i mam nadzieję, że udowodni wszystkim, że to wszystko było nieprawdą, bo jakby no, dowody są jednoznaczne. Trener murem za swoimi zawodnikami. Jestem murem za osobami, które mówią prawdę i mamy na to dowody. Ja sam od nich wymagałem tego, żeby te dowody były. Sam znam Roberta, sam znam Marcina, wiem jak to wyglądało. A druga sprawa jest taka, że on widzi, co dzieje się w internecie, nie? Niektórzy zrobili burzę, a teraz uciekają z internetu i mówią, że robią sobie przerwę. Więc wiesz, zobaczymy, co sąd powie. Myślę, że sąd też orzeknie, kto był winny w tej sprawie. Jakby się zjawił Wardęga i powiedział, że chce, żebyś go trenował, bo wie, że potrafisz prowadzić Freak Fighterów. Przyjąłbyś go do klubu? Nie. No, tylko tyle, nie. Rozumiem. Okej. Okay. Ale jest wakat, bo Ferrari został wyrzucony. Nie wiem, jak to się odbyło, bo Ferrari dzisiaj powiedział, że no, jeszcze pewnie drogi się przedną, ale złożył, pytał się już, czy jest jakiś, czy mógłbyś go poprowadzić, czy nie, czy w ogóle gdzieś padła taka propozycja? Nie, nie. Myślę, że taka propozycja nie padnie, a druga sprawa, myślę, że to jest wszystko też, wiesz, już wiele razy były tam rozstania, więc myślę, że wrócą do siebie i dalej będą trenować, więc... A ty jako zawodowy trener, gdyby przyszedł zawodnik, to chyba nie mówisz nie, mówisz, dobra, okej, no, w czym problem? Nie? No właśnie nie jest tak, bo trenuję tylko z osobami, z którymi chcę trenować i wolę mieć tych zawodników mniej i takich, którymi naprawdę chcę trenować, niż zawodników dużo i którzy mnie męczą i z którymi nie chcę trenować, więc biorę tylko osoby, które z którymi chcę trenować. Ostatnie pytanie, Robert Pasut, kiedy walczy? No mam nadzieję, że jak najszybciej, już nie mogę się doczekać, wiesz, kiedy zawalczy, więc mam nadzieję, że jak najszybciej zawalczy. W takim razie, Przemku,
Jesteśmy jutro przy ważeniu, zobaczymy, czy zrobisz wagę, bo solidnie wyglądasz. Czekamy na walkę i jeszcze pewnie porozmawiamy nie jeden raz. Zostało mi jeszcze mało, bo 2 kilo, jeszcze jest trochę inny limit wagowy, więc 2 kilo, ale mam nadzieję, że zrobię bardzo szybko i wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Przemek Krzyżka.